Przechodzimy dalej do procedowania. Tak. Szanowni Państwo, dalej jesteśmy w drukach dotyczących kierunkowych działań, czyli uchwał kierunkowych. Druk 973, ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących opracowania i wdrożenia Miejskiego Programu Termomodernizacji Budynków Szkolnych. Bardzo proszę Radkowi Pana Wójcika. Pani Prezydent Przewodnicząca, Szanowni Państwo, na początku chciałbym formalnie przekazać poprawkę do projektu uchwały według druku 949, ponieważ ona została skonsumowana z tą poprawką, więc nie musieli głosować tego samego razu jeszcze. Bardzo proszę, dziękuję. I teraz przystąpię do referowania. Jeżeli Państwo pozwolą, to mówiłbym trzy projekty uchwał, które będę referował w zakresie, są dwa projekty uchwał rezolucja, w zakresie odciętą mówię razem. Dlatego, że one są odbieżne, co więcej są zbieżne również z koncepcją reformy, o której mówiła, są uzupełnienie de facto koncepcji reformy oświaty, o której mówiła Pani Marta Patela. Analizując wydatki związane ze oświatą, są wydatki głównie bieżące, tutaj skarbnik nam mówił wielokrotnie, że mamy niepokojący wzrost wydatków bieżących. Zauważamy, że największa grupa wydatków po pensjach na nauczycieli, pensjach dla pracowników, która jest wydawana na prowadzenie szkół, dotyczy dwóch obszarów. Pierwszy obszar dotyczy działalności Zakładu Ekonomiki Oświaty, czy też dokładnie obsługi finansowo-księgowej szkół. I drugi obszar dotyczy opłaty za szeroko rozumiane media. Ważne jest, aby podjąć działania, które doprowadzą do tego, by kwoty, które miasto płaci zarówno na jedną, jak i na drugą grupę, zmniejszyć. W związku z tym, jeżeli chodzi o kwoty przekazywane na media, możemy to zrobić poprzez program termomodernizacji. Grupa z Platformy Obywatelskiej wprowadzi do projektu budżetu, do budżetu miasta Krakowa na ten rok program termomodernizacji na kwotę 14 milionów złotych. Udało się dokonać, bo to już dzisiaj wiemy, że to będzie do końca listopada wykonane. Do końca listopada uda się wykonać termomodernizację kompleksową 12 szkół i częściową dwóch kolejnych. Zysk dla miasta, który osiągniemy z tego tytułu, zamyka się kwotą ponad 1 000 000 złotych. Czyli 1 000 000 złotych rocznie będziemy mieli jako miasto płacić za rachunki w tych szkołach, za rachunki za energię. To jest bardzo ważne, ponieważ likwidując szkołę zyskujemy tak de facto około 2 000 000 złotych. W związku z tym termomodernizacja kilkunastu szkół daje efekt o połowę mniejszy niż likwidacja szkoły, jeżeli chodzi o wskaźniki budżetowe. W związku z tym jest to bardzo ważne, to działanie jest bardzo ważnym uzupełnieniem działań zmierzających do naprawy krakowskiej oświaty. Program termomodernizacji, który tutaj proponujemy, ma objąć lata 2013-2014. W roku 2013 zakładamy ustaną wykonane dokumentacje projektowe dla szkół, które już posiadają audyty energetyczne, jest to około 30 placówek, które zostały sfinansowane i wykonane w latach 2011-2012, natomiast w 2014 roku zostanie wykonana realizacja tych zadań. Oczywiście może się stać, jeżeli pozwolą na to finanse, że część realizacyjna również obejmie rok 2013. Nie ma tu żadnej przeciwwskazań. Ważne jest to, że na wojewódzki ochrony środowiska finansuje do 40% wydatków kwalifikowanych, czyli około 30% wydatków globalnych na termomodernizację. Czyli oprócz tego, że zyskujemy pieniądze, bo płacimy mniej za media, mamy ładnie wyremontowane estetyczne budynki, to jeszcze ktoś nam do tego dopłaca, teraz są inne środków, no. Tylko niemądry gospodarstwo takich pieniędzy nie sięga. To jest ten projekt. Jeżeli chodzi o projekt rezolucji i projekt z druku 974, to najpierw może rezolucja. Analizując... A zaraz, momencie. Nie. To ja będę połączona z panem statutowy? Nie. Poprosimy, będziemy temu. Szanowni Państwo, mamy druk 973, uchwała kierunkowa skierowana do Pana Prezydenta. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w niniejszej sprawie? Bardzo proszę Pani Barbara Chora, Dziękuję, też się za skoro nie bardzo wiemy, ale oczywiście super, że w ogóle jest pomysł na termomodernizację, że będą środki i tak dalej. Mam tylko taką wielką prośbę, żeby do tego były dopracowane odpowiednie kryteria, bo to jest szalenie istotne, według których ja tylko wspominam, że jest się na czym oprzeć, ponieważ przed chyba 4 laty Wydział Edukacji dopracował się takie listy, ta lista była. Ja prosiłam Państwa przy poprawkach budżetowych na ten rok, żebyście Państwo sięgnęli do tego programu. Nie dostałam żadnej odpowiedzi, żadnego wiązania się, a plan szkół, które Państwo żeście łaskawie w tym momencie wciągnęli do termomodernizacji, no, był do tej pory dla mnie bez oparcia o jakieś rzetelne przesłanki. I w tej chwili mamy taką sytuację, przepraszam, pozwolę sobie na dygresję, że no, te pieniądze troszeczkę są wydane no, niegospodarnie, po prostu w ten sposób. I prosiłabym, żeby po prostu w tym momencie było to zrobione z głową, w sensie dopracowania kryteriów, tak jak mówię, nawet ze spojrzeniem wstecz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja się zapisałam też do głosu. Szanowni Państwo, rzeczywiście jest tak, jak mówiła Pani Radna Nowak, to znaczy, że była zrobiona lista szkół przeznaczonych do termomodernizacji. Łącznie z tym, że była ta propozycja dotycząca partnerstwa prywatno-publicznego i wtedy znalazł się taki partner, który był zainteresowany. Ówczesna pani prezydent nie wykazała zainteresowania, sprawa się rozpadła, a czy tego faktycznie było, to jest jedna uwaga. Druga, no Szanowni Państwo, w obecności propozycji pani radnej Pateny cały czas się zastanawiam, czy to powinno być robione równolegle, to znaczy, czy najpierw nie powinniśmy się zastanowić nad restrukturyzacją edukacji czy szkół, a potem dopiero zastanowić się nad, że tak powiem, pielęgnowaniem tych budynków, które się rozstają, bo inaczej no to jest odwrócona jakaś kolejność. I chciałam Państwu jeszcze wskazać na jedną rzecz. Istnieją sprawy dotyczące przetargów w sprawie oszczędności energii. Zgłosiłam to prawie pół roku temu, wiecie tam pół roku temu, rok temu miała być zrobiona oferta, w którą również chodziły szkoły. Znaczy szkoły miały wejść w pakiet, który byłby negocjowalny wobec tych ludzi, którzy sprzedają energię elektryczną, wynikającą z oszczędności. Mija rok i do tej pory Pan Prezydent z tym nie jest gotowy. Ja bez przerwy pytam firmę, która to ma organizować, kiedy będzie gotowy. Okazuje się, że chyba na tych oszczędnościach nie za bardzo nam zależy, ponieważ oferty w dalszym ciągu nie ma, a w Polsce to już idzie. Powinniśmy być pierwszym miastem w Polsce, które coś takiego zrobi, ale widocznie jest to dla trudne dla władz Pana Prezydenta. To tak a propos. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma ochotę? Bardzo proszę, Pan Radny Rakow. Ja się bardzo cieszę, że wprowadzamy program termomodernizacji. Jakby ktoś jest zaskoczony, ponieważ dlaczego nie wcześniej, bo gdybyśmy przyjęli to wcześniej tę uchwałę, to nie skasowalibyśmy liceum 31, gdzie właśnie jeden z argumentów było, że szkoła została wyremontowana i z tego co obym się mylił, ale ta szkoła właśnie wyremontowana za publiczne pieniądze została przekazana w inne ręce. Dziękuję. Wszystkie liczby nasze Pani Przewodnicząca, ja czytając tę propozycję Piłkoną, rozumiem, że grupa radnych z Klubu Platformy Obywatelskiej w ten sposób przekazuje dwie informacje, że termomodernizacja nie obejmuje niezagrożonych likwidacją budynków, czyli patrz, wszystkie trzeba sprzedać, bo ja rozumiem, że jeżeli nie będą niezagrożone likwidacją, to wiadomo, zostanie w zasobie gmina. Niezagrożone likwidacją nie będą w zasobie gminy, bo ja nie rozumiem, dlaczego nie powinny podlegać również budynki, które są zagrożone likwidacją. To będą w zasobie gminy, chyba że Państwo z góry zakładają sprzedaż tych budynków, czyli nowe właściciele będzie trzeba już dbać o jej kondycję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlaczego wyklucza się szkoły, które nie posiadają aktualnych obiektów energetycznych. Ja później to jest kryterium wykluczające szkołę, że nie ma wyboru energetycznego, bo to nie jest chyba problem taki przeprowadzały w kontekście jeszcze tutaj takim, że tam radny tutaj referował, że aż 40% mamy prawie że za darmo. Czyli jest to jakiś bonus, prezent, który należy się każdej szkole potencjalnie, a nie wybranej. Dziękuję. Dziękuję. Pan Miesiąc, bardzo. Państwo, na początku trudno mi jest odpowiedzieć na lotniskową teorię pana radnego Piotrusa, widać, że budki subiecznie jest żywy. Natomiast odpowiem na te pytania merytoryczne. Przede wszystkim w paragrafie drugim